Bo miał taką fobię, Ireneusz Nawrotki, że każdy go okradł. Byłem kiedyś z nim we Francji, robił tam ten Speedway Diamond Cup. Przygoda długa, książkę można byłoby o tym napisać, ale jedna taka sytuacja, która mi się przypomina, będzie musiał to Przemysław pewnie wypikać. Po zakończonych zawodach czekaliśmy bardzo długo, już tam praktycznie nikogo nie było, ale do hotelu, byliśmy w jednym hotelu i on powiedział, że nas zawiezie tam do tego hotelu. To było jakieś 6 czy 7 km, więc nie było jakiś na nogach. Czekaliśmy, myśleliśmy, że to szybciej potrwa, ale trwało to chyba z 3 godziny, gdzieś pierwsza czy druga w nocy. No i Ireneusz Nawrocki w końcu idzie do pani, która sprzedawała te bilety. To francuska jakaś, tak, w kasie siedziała i tam dała mu 40 czy 50 tysięcy euro. No to dość spore pieniądze. Ja tam nie wiem, jak ile ten bilet kosztował, nie pamiętam też już, ile ludzi na tym było. No ale Ireneusz Nawrocki nawet nie przeglądał tych pieniędzy, tylko wsiadł wkurzony do samochodu i powiedział, uwaga, czytuję. No. Także tak to było.